Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryś. Madam. Witamy was w prasówce. W ogóle Poland. Nie poznaj nic twarzy twej, zgotkuj. Oszkaluj i opluj. A dziś w odcinku. Kajach. Malik. Natalia Siwiec. Monika Kociołek. Oraz beef pomiędzy Gosią Andrzejewicz i Oliwką Brazil. Myłeś to chociaż? Tego nie było. Dobra, Graża, zaczynamy na grubo, bo zaczynamy w Super Ekspresie, a tam jest Kajach. Kajach przez H. Kajach przez samo H, warto to znaczy, bo ja widziałem na ulicach, na murach, czasami przez CH. Ale to było inne słowo. Tak? Tak, to nie było Kajach napisane. No nieważne, ale słuchajcie, bo nagłówek jest wstrząsający. Buszuje w promocjach. Kupiła gumki, kajzerkę i tani alkohol. No jak ja zobaczyłem ten nagłówek, no to myślałem, że... Memories! To myślałem, że Kaja będzie miała dobry wieczór, że kupiła sobie kondomy i po prostu tanie wino i po prostu będzie leciała. I powiedziałem sobie, good girl. Ale dobra, no to poczekaj, no bo nie spoileruj tutaj nic, bo jakby ja dopiero zaczynam, kochana. Więc tak, w trudnych czasach wszyscy powinniśmy brać z niej przykład. O, okej, okay. Zaczynamy tutaj bardzo pozytywnie, bo ja już myślałem, wiesz, że tutaj jest... Kontynuujemy zemstę. Zazesrajcie się, tak? Zesrajcie się. No trochę z tych zdjęć, no bo jakby, no nie wiem, ale okej, dobra. Kajach nigdy nie stroniła od centrów handlowych pełnych ludzi. Za każdym razem odwiedza także sieciówki i przegląda działy z wyprzedażami. W jednym z popularnych sklepów zaopatrzyła się ostatnio w... W? Gumki do włosów. To były gumki do włosów, moi drodzy. Przeglądała także torebki, paski do spodni i inne akcesoria, które ostatecznie nie przypadły jej do gustu. Wybredna jest ta gwiazda. Ach. Po udanych zakupach z 10% rabatem. Artystka nie udała się tak, jak na gwiazdę przystało do luksusowej restauracji, a do sklepu spożywczego, gdzie między innymi kupiła kajzerkę, którą natychmiast zjadła. Szczerze? Taka świeża, chrupiąca kajzerka. O Jezu, no białe, świeże pieczywo. Wiesz, jakby to są prawdziwe memories. Bo to jest mega niespotykane, to jest coś w stylu takiego jakby wygrać lotka, wiesz co chodzi? Że bo... spotkać Kaję w spożywczaku? Nie, żeby spotkać chrupiącą kajzerkę. Dlaczego? No bo ta kajzerka musi być akurat zrobiona całkiem niedawno, tak? Więc albo musi to być jakaś dostawa, która przyszła przed chwilą, i jeżeli ta dostawa była szybka, bo może w dowozie już po prostu one przestały być takie chrupiące, a jakby ta dostawa, no co, odbywa się ze 2 razy dziennie, to ja mam to wszystko przemyślane, bo widzę, ja myślę, właśnie, widzę, że albo, co się rzadko zdarza, wypiekają w piekarni, ale to się rzadko zdarza chyba, mam wrażenie. Mi się wydaje, że w tych supermarketach wypiekają. No tak, w supermarketach wypiekają, no, to prawda. Więc masz tam ciepłe te bułki wszystkie. No, czoskowe. No. W koszyku Kajach znalazła się także jedna z najtańszych whisky dostępnych na rynku. Może dlatego wzięła aż 2 butelki. Wielbym, wiesz, jak jest napisany ten artykuł, bo tak, jest taki trochę szpile, ale trochę jakby zachwalamy, ale właściwie to nie do końca. I właściwie to, o czym piszemy ten artykuł? O nie śledzeniu jakiejś, wiesz, piosenkarki w sklepie. Tak. Mamy tutaj jeszcze wspomnienie. Zaraz przejdziemy do zdjęć, spokojnie. Zaraz mówimy zdjęcia. No. Piosenkarka jeszcze nie tak dawno zapewniała, że z trunków najbardziej smakuje jej wino. Uwielbiam spędzać wieczór z kieliszkiem dobrego wina. Myślę, że jestem smakoszem. Alkoholik to chyba ktoś, kto ciągle myśli, czy już może, czy nie. Ja tak nie mam. My również mamy wspomnienie z Kają, pijącą wino. Zapraszam do naszej książki. Rzeczywiście piła u nas wino we wspomnieniu. No dobra, ale słuchaj, jesteśmy na 22 zdjęcia, co? Dobra, mamy Kaję... Siatką. Mamy siatkę z bliska. Trochę nie wyraźnie. To jest chyba bazylia. Wydaje mi się, że to jest bazylia, ale z dużych zielonych rzeczy. Oczywiście w tekście nie powiedzieli o tym, że ma jakieś fit rzeczy. To jest bazylia, jest napisane bazylia. Stoi, słuchajcie, stoi przy kasie. Ale widzę jakieś butelki, takie brązowawe, łyskowe. W Adidosie poszła. Dalej stoi przy kasie. Uwielbiam, jest mikrosekunda po prostu. Tak flash, i wszystkie zdjęcia są wrzucone. Właściwie niczym się nie różnią. Teraz drapię się po czole. Dalej siatka. Patrzę na siatkę. Idzie. Słuchajcie, idzie z koszykiem. Dobra. Przegląda pieczywo. Dalej przegląda pieczywo. Zaczekaj. Co? Czy ona czegoś nie je tutaj? Co ona robi tutaj? Czy ona je bułkę? Ciężko powiedzieć. Mi się wydaje, że ona tutaj je bułkę.
Czyli myślisz, że ona zjadła bułkę, zanim za nią zapłaciła? Nakradła. No ale nie wiem, bo wtedy Super Express by chyba oszukał, bo Super Express powiedział, że najpierw kupiła, a później zjadła ją od razu. Może malowała czymś usta, może to jest po prostu mogła tak niewyraźne. Mogła tak. Powinniśmy może napisać do niej. No co? Myślałem o tym, ale pomyślałem sobie, że... Przeobrazi? Mogłoby się wyobrazić, że przyjemnym takiej sprawie do niej. Czy ja wiem? O, jest zbliżenie. Nie, widzę nie. usta. Mi się wydaje, że maluje coś takiego. Coś tak. Albo oblizuje palce na widok bułek. Aha. A, tutaj jest w tym sklepie z tymi jakimiś tak, dodatkami. Tak, jakimiś przecenami, jakieś torebki, przegląda sobie. Ale podoba mi się też to, że ma swoje klasyczne kolczyki koła, tak. Po prostu. A jest, 10% rabatu było. Tak, przegląda sobie. Chyba ktoś jej pomaga. Widzisz, o, idzie sobie. Słuchajcie, idzie normalnie. Ale torebunia fajna, mi się podoba. Zbliżenie, dobra, patrzy. Słuchajcie, Kaja patrzy. O, tutaj już do samochodu się pakuje, słuchajcie, To już chyba końcówka. Odjeżdża, słuchajcie. Odjeżdża. Mhm. Ja muszę skomentować to. Dobra, ale odpowiedz mi na pytanie. No. Jaka ja? Dla mnie to bezczelne. Bezczelna baba? Bezczelna baba. Znowu, kolejna. Bezczelna baba, słuchajcie. Ale że co, że tak się z plepsem tak? No, moim zdaniem Stryka? Tak. Moim zdaniem to nie wypada po prostu. No, jest gwiazdą. Moim zdaniem to nie wypada, bo i mi jest trudno to zrozumieć, bo to jest dla mnie coś tutaj, coś podejrzanego. Mhm. To był sobowtór, Albo sobowtór, albo to jest jakaś ustawka po prostu, wiesz, żeby po prostu umówić się, ej, słuchaj, idę tam do po prostu tego miejsca, jak tam je nazywacie. I sklep? Zjem to okrągłe, takie. I ty mi zrób zdjęcia, żeby pomyśleli sobie, że jestem człowiekiem zwykłym. Nie wiesz, co chodzi, nie? No. Moim zdaniem to jest po prostu bezczelne, no bezczelne. Z drugiej strony, znowu jakby poszła do jakiejś takiej drogiej restauracji, też by było bezczelne, by się pochwaliła, że... Chwaliła Polacy biedacy, tak. Ale to też jest dla mnie bezczelne, słuchajcie. Powiem ci tak, cokolwiek by nie zrobiła, jest bezczelną babą po prostu. I zasługuje na krytykę. To jest koniec, tak. No po prostu. Nie tak dawno zajmowaliśmy się Malikiem Montano i zajmowaliśmy się jego fanboxami. Nie wiem, czy pamiętasz, wspaniała historia była. Rusiarz wyszedł. O, super były te gadżety. Można tam było znaleźć świeczkę, kadzidełka, plakat, płaszcz przeciwdeszczowy i lampki LED. Moich ulubionych należała ta peleryna przeciwdeszczowa. Tak, ja lubiłem też światełka LED, mówiąc szczerze. No i Malik Montana cały czas promuje swoją płytę, która przypomnę imię się nazywa Adwokat Diabła się. Weź sklej, pisz te wary, z mordo ci je z użytym kondonem. Postanowił wykorzystać słynną restaurację międzynarodową, zwaną Pod Złotymi Łukami, czyli MC Donald's. Postanowił wykorzystać, rozumiem, że to jest jakaś taka promocja jak Mata miał, czy Ralf Kamiński, to teraz jest, wygląda na to, że Malik Montana będzie miał swój zestaw? Diabła? Nie wiemy tego, ale wiemy za to, co się wydarzyło na ladzie. No, ale jakiś jest problem? No, słuchaj. Ludziom się nie spodobało to, bo tam było widać na końcu, że tam pani z obsługi podchodziła i tam była taka, miała taką minę i widać było, że jest taka pod tytułem, proszę pana, czy może pan zejść? Wiesz, o co chodzi? I ludzie byli tacy, że w komentarzach, że no nie fajnie i że po prostu on zachowuje się nie w porządku. Można na to odpowiedzieć słowami słynnego poety. I którymi? W kurwie pizdę klej. I Malik wdał się w dyskusję. No raczej domyślam się, no bo jak można adwokata diabła po prostu szkalować. No i tutaj mamy ten twitterowy konto HipHopXD. Ma tutaj taki screening, którym się posłużę teraz. Na przykład. Malik, ale ty wiesz, że masz 40 lat i takie rzeczy to ci twoi młodzi Czeczeni czy inne Józefy mogłyby robić, żeby nie mroziło? Na co Malik? Nie mam 40 lat, ale nie wiem, czy wiesz, że masz twarz jak wnętrze rogalika 7 Days czekoladowego. I emoji gówno. Fajnie. Ej Malik, wszystko spoko, ale nie pomyślałeś, że mogłeś coś zepsuć, albo to, że tak słabo z butami na blat, no nie wiem. O, jakbym zepsuł, to bym zapłacił, bo mogę. No bo przecież te płyty takie drogie są, tak, a wszyscy tak, je kupują, no to ma pieniądze chyba, tak? A ktoś pisze, chyba czas na detoks XD, na co Don Malik Montana odpisuje. Mm. Czas uświadomić sobie, że mój bobek z nosa więcej wnosi w egzystencję świata niż twój byt. Słodko. Na blat, na którym się stawia jedzenie, mniami. To jedzenie może się cieszyć, że moje channel Trumpki tam były. Też tak myślę. Też tak myślę. No. No i jeszcze mam ostatni taki. Jak patrzę na jego odpowiedzi, dochodzę,
do wniosku, że już nie ma nadziei, na co Don Malik Montano odpisał: nie ma już dawno, robię co chcę, bo mogę i nic z tym nie zrobisz. Elo! Także jest taki klimacik. No fajnie, fajnie, na luzie totalnie, hejterów tak. I coś tam. Ale inni TikTokerzy też nie byli zachwyceni. Na przykład jest taki TikToker, Patryk Bryliński, czyli ten, ta ojciec z TikToka, który napisał, udostępnił to na Twitterze, napisał influencerzy i emoji żygające. Ale to nie jest jedyna historia. Zazdrość. Wiesz dlaczego? No. Zazdrości. Zazdrości, bo on tak sam nie może. Nie może wskoczyć. Bo nie wypada. Ale to nie jest jedyna jakby akcja promocyjna, którą Malik odbył ostatnio. Jeszcze gdzieś skakiwał na stałe. Słuchaj, bo te sytuacje z tym skakiwaniem opisał Glamrap. To jest taki portal newsowy o polskim hip-hopie, rapie i tak dalej. Okej. Okay. Jakby... Ale Glamrapie? No bo to powstało w czasach, gdy były te wszystkie te Dunia i tak dalej. Dlatego się to się chyba tak nazywa, ale nie jestem pewien. Wrzucili taki ten artykuł na facebook.com. Tak. Malik mówiący o rasizmie w Polsce, też Malik. Dwukropek. No i jest ten artykuł, że Malik wszedł butami na blat do wydawania posiłków w McDonald's. I pod tym postem Malik napisał komentarz. Okej. Okay. Portal rapowy, który przyklaskuje rasistom. WoW. Na co Glamrap odpisał. Oskarżania o rasizm za udostępnienie filmu ze skakania po ladzie, z której wydawane są posiłki. Zazwyczaj największymi rasistami są osoby, które najgłośniej o nim krzyczą. Na co Malik. Nagłówek wystarczy przeczytać, by zobaczyć, co autor miał na myśli. Możecie sobie odwracać i pisać te bzdury, ale fakt jest taki, że w tym uczestniczycie i przyklaskujecie. Portal rapowy. I tam dużo śmiejących się emoji. Bo on ma dużo pieniędzy, więc się śmieje, bo nic nie znaczysz. Tak. Sklej pizdy. Z adwokatem, a adwokaci, jak wiemy, dużo zarabiają. Tak, Chanel. Także i Versace. Do tej pory się tyle wydarzyło w tej historii, ale ja uważam, że to jest bardzo dobra promocja płyty, bo prawda jest taka, moi drodzy, czy chcemy tego, czy nie, nie mówilibyśmy o twórczości wybitnego polskiego poety Malika Montany w prasówce, gdyby po prostu nie robił takich po prostu zjawiskowych performansów. Kto wie, może on to zrobił właśnie po to, aby trafić do prasówki. Nie zdziwiłbym się, zwłaszcza, że zobaczył, że ostatnio jego akcja z fanboxami przyniosła efekty. Też. Tak, że opłaca się iść w tym kierunku po prostu. Moi drodzy, więc pamiętajcie, gratulujemy. Czy coś tam. Natalia Siwiec. To jest właściwie... To jest ikona. To jest duma kraju nad Wisłą, prawda? Oczywiście, że tak. I tyle, no po prostu tyle w temacie. Właśnie można by zakończyć temat, ale dopiero go zaczynamy, ponieważ Natalia Siwiec postanowiła na swoim Instagramie zrobić Q&A. Więc wiecie, jak to działa. Ludzie zaczęli zadawać pytania, ona zaczęła odpowiadać na pytania i po tym wszystkim my zasiedliśmy i wybraliśmy po prostu najlepsze. No i skupimy się dzisiaj między innymi, słuchajcie, na takich postaciach zwanych iluminatami. To Sanach jest, mówiliśmy o tym niedawno w cokolwiek. Tak było, pozdrawiamy. No i słuchaj, kochana, padło na przykład takie pytanie. Co sądzisz o iluminatach? Jest w tym cień prawdy? Może prawda, może nie. Coś może być na rzeczy, ale w sumie co to dla mnie zmienia? Większość rzeczy na świecie to jedna wielka manipulacja. Jesteśmy karmieni syfem. Syfem? Syfem. No to zależy na ale to ona, przepraszam bardzo, to ona, ale to, czy ona pije do tego poprzedniego naszego... tego? Adwokata diabła? No właśnie, że to jedzenie, nie wiem, uważaj kochana, bo jakiś dostaniesz tutaj Bo nie będzie reklamy. Mhm. No dobra, ale co do iluminatów, to masz dużo tatuaży z ich symboliką. Drążymy. To twoja opinia. To tak, jakby powiedzieć, w Indiach wszędzie są swastyki. Czyżby naziści zawładnęli tym krajem? Jakieś to podejrzane. Dopóki nie masz wiedzy, że Hitler przywłaszczył sobie azjatycki symbol szczęścia i pomyślności, kojarzy się tylko ze złem. Oceniamy tylko przez swój pryzmat. Oceniamy, nie zadajemy pytań. Oceniamy, nie szukamy prawdy. Ego ocenia. Polecam przebudzenie. Demejo. Co to jest? Nie wiem. Brzmi jak jakiś majonez. Albo brzmi Mayo. Jak jakiś kurs, który można kupić za 5000 na ratę. Przebudzenie de Mayo. Ja zjadłem majonez. Ja też. Czy jestem przebudzona? No, Natalia. Na śniadanie było, więc chyba coś w tym jest. Eddie Gumiank jako znawczyni tych tematów jakby... No nie zgadza się.
Ale z czym się nie zgadza? Się, bo ona ją musi zastanawiać. Po prostu zapytasz ją w środku nocy, obudzisz ją. Eddie, iluminaci. Ona tak. Jedni twierdzą, że oni istnieją, inni, że nie istnieją. Jakie jest pani zdanie? Bo wiem, że pani jest zagłębiona. Oczywiście, że istnieją, w tym tak. Wszystkim. To jest dopiero początek, ponieważ słuchajcie, ona uderza normalnie w kościół katolicki. Chyba żartujesz. Nie. Papieża naszego? No słuchaj, no po prostu słuchaj. No chyba nie, no błagam was. Tak jak ta. Która? Ta. Politechnika? Ta od Węgla. A Roxy Węgier też, no. Tak Politechnika tak samo. Wszyscy już tak. Wszyscy proszę. Wszyscy odwróćcie się od papieża nagle, tak. Bo jakiś zgniły zachód tak. Wam nagadał jakiś głupot. Tak, dokładnie tak. Czy doświadczyłaś bliskości Jezusa? Jeśli tak, to możesz napisać w jaki sposób. Pisałam już, jak to było. Po prostu oblała mnie jego miłość energetycznie. Myślę, że to, co zrobił z niego Kościół, jest bardzo krzywdzące. Wykorzystała do swoich celów świetlistą istotę i dzięki niemu zyskała władzę i pieniądze. Kościół jest jak monarchia. Tam nie ma nic czystego. Kto ma ochotę, może zobaczyć sobie dziewczynę z Watykanu Netflix. Oglądaliśmy to. Totalnie. Totalnie, Natalia, jesteśmy... Tak. Dobra, i zanim przejdziemy jeszcze do końcóweczki, to ja bym chciał jeszcze docenić niektóre luki Natalii Siwiec. Czy ona... I z wróżką. Ale nie, czy ona należy do tej bandy coacherów, bo ona trochę tutaj mi zalatuje tą Patty Soku, te sprawy, wiesz, pióra we włosach, jakieś kropeczki, jakby ja nie mam nic przeciwko, no, po prostu jestem ciekaw. Stylistycznie po prostu podobna. No dobra, okej, czyli tak. Kościół B... Iluminaci, nie wiadomo. Albo ich nie ma. Jezus energetycznie namaścił. Spłynął, tak. Dobra, ale teraz jest jeszcze pytanie o okultyzm. Czy na przykład odprawia czary? No. Czy ogólnie lubi takie rzeczy? Jakieś satanistyczne, słuchajcie. No jakby normalny Q&A. Tak. Ktoś zadaje pytanie, ktoś odpowiada. Prosta sprawa. Dzień co dzień idziemy dalej. Słowo okultyzm kojarzy się jakoś źle. Od lat kaka wmawiał nam, że okultyzm równa się satanizm. Tak, praktykuję okultyzm, czyli na przykład medytuję. Byłam u astrologa, numerologa, rozwijam swoją intuicję. Na przykład rozwijam siebie i swoją świadomość na różne sposoby. Dążę do bycia najlepszą i najbardziej kochającą wersją siebie dla siebie i innych. Czy odprawiam jakieś czary? Jeśli zapalenie świeczki czy palo santo, by oczyścić energię w domu do czary, to tak. U mnie polega to na pracy ze świadomością, emocjami i używam do tego różnych środków. Jakich środków na przykład? Różnych środków. Omo. Różnych środków, ale na czyli przykład... Czyli Persil też. Nie jest fanką kart Tarota. Tarota nie? Nie jest fanką, słuchaj. Ciekawe. Jeśli chodzi... Chcesz powiedzieć jeszcze raz ciekawe? Poczyliśmy sobie na słowo. Nie musimy. Wiesz dlaczego? Bo ta energia po prostu przepłynęła do naszych widzek i widzów i oni po prostu to wiedzą i potrafią tę energię od ciebie i ode mnie... Łapcie do buzi. Jeśli chodzi o Tarota, którego u mnie mogliście widzieć, to nie jest normalny Tarot. To jest nienormalny Tarot. To jest nienormalny. To jest nienormalny Tarot. To jest po prostu zwariowany Tarot. Który ma służyć przewidywaniu przyszłości. Tylko Tarot do pracy z emocjami. Tarota zwykłego nie lubię. I jeśli nie jesteś silna psychicznie i świadoma tego, że to ty kierujesz swoim życiem, to bym nie polecała. Zawsze jest ktoś, kto zasieje ziarno niepewności nawet, jak jesteś silna. Może to wszystko pogmatwać. Pogmatwać? Bo siła naszego umysłu jest gigantyczna. Więc najlepiej dbać o jego higienę. Po prostu myć szczepą. Ja myślę, że trzeba myć umysł. Tak. Trzeba go myć. Po prostu trypam te czaszki i po prostu solujesz szczepą. I szczoteczką, tak? Do kibla. I do mystasa. A, dobra, ale jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. To jest moja ulubiona rzecz właściwie. Natalia wyznała, że rozpoczyna dzień od 200 podskoków. 200? 200. Czyli musi liczyć do 200, to jest dużo, okej? Okay? Bo to pobudza krążenie i zapewnia jej lepsze samopoczucie oraz wyjaśniła jak wywołać świadomy sen. No to może posłuchaj nas. Ja bym chciał, słyszałem już o tym kiedyś. To jest ważne, słuchajcie, to są ważne. Zapamiętajcie, może zapiszcie sobie po prostu. Na ścianie. Leżysz w łóżku na wznak nieruchomo. To często. Rozluźniasz całe ciało i starasz się o niczym nie myśleć. Jak myślisz, to mówisz sobie w myślach: nie myślę. Lub wyobrażasz sobie na przykład skaczącą kropkę i na nią patrzysz.
I to koniec? Tak. I to się po prostu dzieje. To się po prostu dzieje, no po prostu, słuchaj, najważniejsze, jak myślisz, to powiedz sobie, nie myśl. Powiedz myślą swoim, myśli, nie myśl. Nie chcę myśleć teraz, gdy myślisz. Nie myśli. A jak masz problem, to po prostu wyobraź sobie kropkę. Kropka. I tak sterczy. Tak, jest tam. Tak sterczy taki kropka. Nie, skacze. Skacze. Ona ma coś z tym skakaniem. Tak, coś tam jest ewidentnie... Jest jakaś taka... Kangurzyca. No dobra, no. Każdy coś lubi. Ma. Monika Kociołek. Czy to imię i nazwisko mówi ci coś? Mam wrażenie, że ostatnio jakoś o niej wspominałeś i wtedy mówiłem, że nie, ale że zapewne to jest jakaś TikTokerka, bo jeżeli ktoś mi jest nieznajomy, a o nim mówimy, to musi to być TikTokerka. Monika Kociołek jest zasłynęła tym, że była w Team X2. A właśnie, no tak. No ale to też na pewno jest TikTokerką. I oczywiście, że jest TikTokerką, mój drogi. Na TikToku ma 3 miliony obserwujących. No raczej, czyli porządna osoba, porządny content, influence. Na Instagramie ma 1 200 000. I Monika Kociołek, no jest przede wszystkim, jak liczby wskazują, TikTokerką i przygotowałem takie jedno wideo, żebyśmy mogli po prostu sobie zobaczyć. Takie jedno z popularniejszych ostatnio. Tak, i pracę zawodową. Bardzo fajne. Ja super. Się tak nie umiem ruszać. Gdybym tak się ruszał, to by mi pewnie pękło biodro. No widzisz, dlatego nie masz 3 milionów na TikToku. Zgadza się. No i w związku z tym, że śledzi ją miliony osób na całym świecie, nie tylko na naszym świecie, ale też również na innym świecie śledzą ją, to Monika ma różne przygody, którymi się chętnie dzieli na swoich mediach społecznościowych. Miło. No i ostatnio miała przygodę z oponą i ta przygoda z oponą wywołała szok u niej, wywołała szok u jej obserwujących oraz wywołała szok w mediach. Także wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym musimy po prostu ją zobaczyć, a potem omówić. Tak. Słuchajcie, jak wam mówią, że nie da się czegoś zrobić, nie poddawajcie się. Ja pompuję koło od roweru pompką do piłki. I to wychodzi, rozumiecie? To się udało, to się pompuje. Mi się chce płakać, bo właśnie tak pompuję i sobie myślę, że kurde, właśnie o to chodzi. O to chodzi w życiu. Ja zawsze się takim czymś kieruję i zawsze jak ktoś mówił, tego nie zrobisz, tego nie wolno. Ja i tak robiłam na przekór i tak robiłam po swojemu. I zawsze na tym wychodzę po prostu najlepiej. Słuchajcie, to nie miałam co zjeść, nie mam śniadania, nie miałam jak pojechać, bo nie mam auta. I nie mam prawa jazdy. I jedyną opcją był rower albo na pieszo, ale na pieszo to jest kawałek drogi. Więc mówię, kurde, muszę wszystko zrobić, żeby napompować ten rower. I się udało. Ale jestem z niej dumny, powiem. Ja też. Nie znałem wcześniej tego autorytetu, ale teraz już rozumiem, dlaczego po prostu jest na tym miejscu, gdzie jest. Ja też. Że osiągnęła to, co osiągnęła. Tak, mi się po prostu zrobiło miło. Tak. I czegoś takiego potrzebujemy. Po prostu miły content, nie jakieś chamstwo. Tak, to są ludzie, którzy dają inspirację na przykład. Tak, dokładnie. Ty myślałeś, że po prostu nie możesz, a możesz. Okazuje się, że możesz. W sensie, jeśli chcesz, to możesz. Tak, ktoś ci pokazuje. Ktoś ci po prostu to pokazuje, że możesz. No. Tak. I co? I nagle po prostu to zmienia wszystko. Tak, to wszystko. Tylko wystarczy po prostu chcieć, bo chcieć to móc. Tak. Takie są fakty. Piękne to było. Naprawdę. To było naprawdę wzruszające. Ale jaki jest problem właściwie? Chyba wszyscy się cieszą. Słuchaj, wylądowało to nagranie w różnych miejscach w tak zwanym World Wide Web, czyli w internecie, i ludzie zaczęli się śmiać, zaczęli coś tam, że coś tam nie fajnie, że czym ona się chwali, że jest tam, pisali jej, że oni, że jest jakaś... Jaka? Głupia jest? Nie mów tak. Ale ja tak nie mówię absolutnie. To był cytat, to nie były nasze słowa. Ale przecież udało jej się napompować, tak? Tak, więc jest... Przecież powiedziała, że się udało. Poza tym, na przykład Monika Kociołek ma jedną przewagę nade mną. Umie jeździć na rowerze. Znaczy nie mam 100% pewności, bo nie udowodniła tego. Nie, ale mówiła, że jakby umie.
ale napompowała rower, a ty go nie napompowałeś, ponieważ go nie masz. To prawda. Więc i tak z sobą wygrywa. To prawda, no zdecydowanie wygrywa w wielu tutaj kategoriach. No tak, no. I słuchajcie, i Monika Kociołek zdążyła już się nawet odnieść do tego, że o jej przygodzie z oponą i pompowanie napisało pół polskiego internetu. No i na początku dała taki piękny screen, że jest wzruszona, milion artykułów o moim rowerze widzę na Google xddddd. Po czym nagrała też takie przemówienie do narodu. Orędzie. Orędzie o stanie państwa, w którym jakby tłumaczy, jak trzeba żyć. Ej, szczerze, ty... Gorąco. Kurde, no co w tym dziwnego, że się cieszę z tego, że popką do piłek napompowałam moje koło, bo wszyscy mi mówili, że nie naprawdę rozmawiałam z Pedrem przed tym, jak napompowałam, i on powiedział, nie dasz rady tym napompować, i dlatego się jarałam, bo jednak dałam radę tym napompować, a ja mam koło, które ma taki inny wentyl i trzeba mieć specjalną pompkę do tego. I ostatnio ktoś próbował napompować właśnie te koło, ktoś z domu, chyba Szymeon, i nie dał rady też napompować, a ja dałam i dlatego się cieszyłam, a wyszła z tego afera kolejna. Wiesz co, ja ci powiem, że ludzie są okropni. Tak, zwłaszcza, że ona udowodniła na przykład Szymeon. Pedro jej powiedział. Pedro jej powiedział, a Szymeon nie umiał tego zrobić. I dla mnie? Ja myślę, że to jest ikona feminizmu. Tak. Jej mężczyźni mówią, nie, a nie dasz rady. Tak? To ja ci wezmę po prostu pumpkę od traktora i ja ci to napakuję. Tak, oczywiście, że tak. I on nie tylko, że to zrobiła, nie tylko, że jeszcze się uśmiechnęła i po prostu wszystkich zachęciła do tego i bardzo pozytywnie i miło, to zobacz, nawet jak te hejtery się na nią rzuciły, to ona i dalej tak miło i po prostu fajnie, no. No tak. Ja myślę, że pozostaje tylko brać przykład. I według mnie trzeba w ogóle rozpocząć akcję. Hashtag murem za... Kociołkiem. Aha. Żeby po prostu pokazać swoje wsparcie, Monica. Ja bym w ogóle jakoś rozpoczął akcję tą pompkową, bo to jest dla mnie jakieś tutaj nieporozumienie, że mówią, że jedną pompką nie można pompować czegoś innego, a jednak okazuje się, że można. Nagle się okazuje, że może to jest wszystko jakimś kłamstwem, całe nasze życie, i oni ukrywali przed nami po prostu całą prawdę, ale tutaj że byli wchodzi. Na przykład na Księżycu, tak? Wchodzi na przykład taka Monika Kociołek i ona po prostu skopa wyjeżdża to wszystko i mówi po prostu koniec Pedro, ja to zrobiłam i ja po prostu tam pojechałam i fuck off nauczyciele, nie? Tak. I tak trzeba właśnie żyć. Tak trzeba żyć. Piękna historia, piękna. Pani Oliwka Brazil, właściwie Lady Oliwka Brazil, można by powiedzieć, Madame, nie wiem. Pewnie nie kojarzycie, niektórzy może nie kojarzą. Mogą nie kojarzyć. No mogą, to nie no, moja no, wina, no, przepraszam, ja to jest wasza wina. My już kiedyś poruszyliśmy panią Oliwkę oraz jej twórczość. Ale nawet wieczorek poetycki zrobiliśmy, bo po prostu, żebyście przybliżyć wam jej twórczość, taką, która wiecie, no aktualnie jest, bym powiedział, takim Chopinem współczesnych nastolatków. Ona jest polskim Chopinem. Big Mommy zrobi Big Money. Big Brazil. Ustawiam się tylko ze słodkimi patusami. Ale dobra, nieważne. Ponieważ zajmujemy się czymś aktualnym, a niestety tak bywa, że czasami nasze gwiazdy mają dramy. Niechętnie, ale po prostu musimy o tym informować i nadawać, no bo po prostu nie chcemy ukrywać tego przed wami. Wiecie, robimy to dla was. No prawda? Oczywiście, że nie dla siebie. No i tak się stało, że pani Oliwka Brazil no ma beef z panią Gosią Andrzejewicz. No jakby ja wiem, nie spodziewaliśmy się, że coś takiego może się wydarzyć w 2023 roku, ale to się wydarzyło po prostu. To się po prostu wydarzyło. Tutaj przybliża nam sytuację Donald. Mianowicie, pani Oliwka Brazil wydała piosenkę Mam już dość. I to jest pytanie już moje od razu. Czy to jest piosenka promująca partię Mariany Schreiber? Mam tego dość! A oraz druga kwestia, jeżeli ja jeszcze przed usłyszeniem tej piosenki, to bym pomyślał sobie, że ona nie atakuje tutaj Gosi Andrzejewicz, tylko może Michała Wiśniewskiego. On też miał dość. A ja mam już dość! Więc dosyć tego, pytam czego. No dobra, ale jednak, no padło na Gosię Andrzejewicz bidulkę naszą kochaną. Swoją drogą, my z Gosią Andrzejewicz mieliśmy fantastyczne przygody. Fantastyczne przygody. Uwielbiam po prostu wracać do nich pamięciami. Było ich... Trochę ich było, więc polecamy. Znajdziecie w naszej fantastycznej książce Kuriozum, która może posłużyć właściwie nawet po prostu jaka taka kolorowa rzecz w waszym domu. Postawcie ją sobie, dodać wam trochę anturażu takiego światowego. Wracając. 21-letnia raperka śpiewa Mam już dość tych łez.
Na co Gosia Andrzejewicz lat 50 temu śpiewała: mam już dość tych kłamstw. W swoim najsłynniejszym hicie na całym świecie. No i w tym wszystkim odezwał się pan Remigiusz Łupicki, który jest właścicielem wytwórni My Music i wydawcą piosenkarki Gosi Andrzejewicz, i oskarżył Oliwkę oraz wytwórnię Warner Music Group, która jakby nad nią czuwa, właśnie o no, wykorzystywanie fragmentu bez zgody. Chyba żartuję. No słuchaj, słuchaj. Rzadko biorę udział w takich aferach, ale tutaj jest chyba za grube. Majors Warner, pan Krzysztof, dzwonił do mnie z miesiąc temu, czy się zgodzę na wykorzystanie utworu Pozwól żyć Gosi Andrzejewicz w piosence Oliwki Brazil. Oprócz tego, że jestem wydawcą Gosi, to jestem gdzieś tam autorem tego utworu, razem z Gosią. Absolutnie nie chcieliśmy, żeby cokolwiek było wykorzystywane. Tym bardziej, że mamy swoje plany na wskrzeszenie tego utworu. Co się stało? Zamienili końcówkę kłamstw na łez i puścili to wczoraj w obieg. Nieładnie, Warner. I słuchaj, to jest dopiero początek, bo on nie zamierza odpuścić. Nie? Nie, on nie zamierza odpuścić. A co zamierza zrobić? Damy to do oceny prawników. Ale było to zrobione bardzo umiejętnie, że od strony prawnej może za to nic nie grozić, za takie pożyczenie, inspiracje. Nawet jeżeli nie uda nam się udowodnić typowej zajęcia, bo rozmowę odbyłem przez telefon, mam też ślady w e-mailach. To właśnie pokazuje, jak Majors działa. Co to jest Majors? No to jest, że takie są Majory na przykład Nowego Jorku. I Major Warnera? Tak. To jest Warner miasto. A to już nie ma polskich słów? Już nie ma polskich, już po prostu polskość nie istnieje w tym kraju? Nie. Tylko Brazyl. Tylko Brazyl. 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 Jak im powiesz nie, to za wszelką cenę będą szukali jakiejś luki, żeby to zrobić. To jest ohydne. Zrobię wszystko, żeby udowodnić, że nam to zapierdli. Zapierdli. Ale z kropeczka, z gwiazdeczkami, więc musiałam sobie dodać. Mogło być, może to być inne słowo. Piekli? Zapalili. Zapalili. Zapipapalili nam to. Maskara. Maskara, słuchajcie. No, jak dla mnie, no to grubo, zaczyna się grubo. Tak, no, nie wiem teraz, co teraz. Ja mam pewien pomysł. Ja też mam pewien pomysł. Ja myślę, że Oliwka Brazil powinna z Gosią Andrzejewicz spotkać się w klatce. Tak. Po prostu. Chociaż mam wrażenie, że te klatki już trochę wychodzą z mody. Tak? Tak. A co teraz jest innego na czasie? Słuchajcie, piszcie nam, co jest innego na czasie. Tak, to prawda. Gdzie w Polsce teraz się powinny rozwiązywać konflikty? Na pewno nie w sądzie, bo to jest jakaś nuda dla jakichś starych po prostu zgredów. Skoro nie klatka, no to co innego, nie? Bitwy na TikToku. Bitwy na TikToku. I tam zbieranie serduszek czy czegoś tam. Myślisz? Ale to jest takie... No, to nie jest takie bezpośrednie, wiesz co chodzi. Nie ma krwi, ludzie chcą krwi, ludzie chcą igrzysk, nie? To prawda. Nie wiem, no nie. Przemoc jest bardzo ważna w tym kraju. Słuchajcie, musimy to przegadać, omówić, dobra, i ustalić jakieś nowe zasady. Ale dobra, wracając do tematu, ponieważ Oliwka Brazil, pani Oliwka Brazil, przepraszam, zabrała głos. A czy jest na przykład Oliwka na przykład Urugwaji? Albo Oliwka Kolumbia? Być może. Czy każde państwo Ameryki Południowej ma swoją Oliwkę? To by było super. Co, i te oliwki by się na przykład łączyły, jak ten super kapitan oliwka. Planeta? Kapitan Oliwka. Chciałam nagrać dla was story, ale dopadła mnie grypa, więc odpowiem tutaj pierwszy i ostatni raz. Bidulka. Biedna. Mnie też trochę boli gardło, mówiłem ci dopadła i nie może niestety nagrać, napiszę. O, jest kapiturka. Widzę, co się dzieje w necie i jaka spadła na mnie nagonka. Okropne jest manipulowanie informacjami i mówienie, że kogoś okradłam w kontekście całego utworu Mam już dość. Mam wrażenie, jakby Oliwka po prostu wywróżyła tę sytuację. Wydała piosenkę Mam już dość. Ma i dość. Mam dość po prostu tej sytuacji. Ona była pierwsza, hejterzy. Ludzie piszą obrzydliwe komentarze na mój temat z czystej nienawiści. Jest rok 2023, a osoby, które uważają się za opiniotwórcze, nie wiedzą, co to jest follow-up? Wiedzą, ale lepiej klika się na główek, że Oliwka coś ukradła. Nie mam ochoty przerzucać się wyzwiskami czy oskarżeniami albo pokazywać screeny z prywatnych rozmów. Mam już dość.
Niebawem sami zobaczycie, po co pewna osoba zrobiła całe zamieszanie. Nie potrzebuję w swoim życiu złej energii i hejtu. No, no, no. Dlatego odcinam się od tych pełnych jadu komentarzy. Do wszystkich moich fanów. Dziękuję wam za wsparcie. Jesteście cudowni. Powiem ci tak. No powiedz mi. Powiedz mi. Ja w pełni solidaryzuję się z Oliwką Brazil, ponieważ biorąc pod uwagę twórczość pani Oliwki, jej zaangażowanie w walkę z taką przemocą też słowną, tak. Promowanie równości, wsparcia, kobiet, miłości. To jest taką, ja bym powiedział, siostrzana miłość. No ona się na tym skupia przecież w swoich kawałkach. Więc jakby jest dla mnie naturalne, że po prostu ona dalej się odcina po prostu od tej przemocy. Od tych niemiłych, jakichś negatywnych rzeczy trzeba się odciąć po prostu i tak najlepiej funkcjonować po prostu, tak. Mówić miłe rzeczy, pisać miłe rzeczy, śpiewać miłe rzeczy, tak jak Oliwka. Tak jak Oliwka. No i co tutaj dużo mówić, słuchajcie. Dobra, mnie interesuje jedna rzecz. No, Gosia. Co na to Gosia? No, tak? Słuchajcie, właśnie sprawdziłem i Gosia do chwili, gdy nagrywamy, nic, absolutnie nic nie zareagowała, więc jestem trochę zniesmaczony. Ale ona ostatnio gra dużo koncertów, więc to prawda, zagrała jakieś dwa koncerty. Więc czekamy, słuchajcie. Gdyby coś się zmieniło do czasu wydania, to oczywiście zrobimy follow-up. Żebyście byli po prostu na bieżąco, no. A, no i dajcie znać koniecznie w komentarzach, po czyjej stronie jesteście. Ale w której India? Bo było sporo. Nie, no tutaj jest. Główna Inba jest Oliwka Gosia. Czy Gosia, no po prostu, no. Mam już dość. Albo mam już dość. Wolicie mam już dość, czy mam już dość? Ciężko. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcineczek. Pamiętajcie, żeby zostawić likę, suba i wszystko tam inne, co się zostawia. Bubę też. Słowem, które wpisujecie w komentarzu teraz, jeśli jesteście na końcu odcinka, jest słowo frymuśne. Mhm. Ale ostro pogrywasz. Ostro pogrywam, bo ja jestem po prostu, wiesz, ostra dziewczyna. Ostra sztunia. Mhm. Mm-hmm. Także wam dziękujemy i do zobaczenia w przyszłości albo w przeszłości. Możemy, tak. Pa, pa. Ja też tak umiem. Piątka. Klik, 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 klik.